To jest dla mnie. To jest idealna karuzela dla Huberta. Tak, mogę na tą kolejkę zamiast na Hyperiona. Jaki ten donate, a gdybyście mogli zrobić, to byliście piesi. Kurde, ludzie chodzą do programów, jedzą robaki jakieś, nie wiem, kopią się w kupie, żeby tylko trochę follow zdobyć jakieś o przetrwanie. No dobra, ale ci zadam inne pytanie teraz, dobra? Tylko odpowiedz szczerze. Bo gdy zaczynałaś ze SIU, to już miałaś takie marzenie, żeby być influencerką, nie? No jak? Już miałaś ten Instagram, pamiętam jak zaczynałeś ze SIU, to już miałaś takie zdjęcia typowo instagramerskie. Bo ja lubię robić ładne zdjęcia, w ogóle ja strasznie się jaram. Czyli nigdzie tam z tyłu głowy nie liczyłaś, że dzięki związkowi ze SIU trochę ci to pomoże w karierze, niczym trampolina? Patrz jak ja teraz nie śledzę. Ja w ogóle nic nie śledzę. Ty udajesz, że nie śledzisz. Odpalam ci cokolwiek, a ty mówisz, a oglądałam, to będzie to, to będzie to. Ja z TikToka na przykład widzę. Albo z Instastory, ja w ogóle nie oglądam YouTube'a. Ale się uwaliłam. Ja myślałam, że nie wiem. Serio, kompletnie. Ja, słuchaj, taka Wersow, ona wcześniej miała jakiegoś bloga swojego. No. Natsu też wcześniej nagrywała filmiki. Ja nigdy w życiu nie miałam... No, Weronika Ames. Nic nie miałam poza Instagramem. Ja po prostu lubiłam robić ładne zdjęcia na Instagramie, żeby jakichś tam chłopaków popodrywać czy coś, że co chodzi. Żeby tam z klasy chłopaków na przykład, fajne. Czyli w ogóle nie miałaś ambicji, żeby zostać influencerką? W ogóle, ja nie miałam tak, że na przykład siedziałam i nie wiem, nagrywam jakieś amatorskie filmy, to źle brzmi. Ale czekaj, że co chodzi. W ogóle mnie to nie jarało. Nie wiem, ciężko mi to uwierzyć. To czemu nagle się tak podjarałaś, że o, napisał z tyłu, nie znam chłopaka, ale się z nim ale ja go znałam, bo ja go oglądałam, jak byłam mała. Oglądałam takie, że opowiadał trzy historie, Ukryta Prawda, coś takiego on nagrywał. I po prostu go gdzieś tam rozpoznałam i on jeszcze, to było tak, że moja przyjaciółka się z nim znała. Ona w ogóle była mega fanką i ona jeździła na wszystkie takie spotkania. I ja miałam urodziny i ta przyjaciółka wstawiła moje zdjęcie na story. Takie wiesz, u wszystkiego najlepszego, Agata mnie oznaczyła. Aha. I on obserwował tą przyjaciółkę, wszedł na mój profil i mi napisał też życzenia. No i potem zaczął do mnie pisać, coś tam. I napisał, że że on by może przyjechał się ze mną spotkać. Ja powiedziałam, no dobra, to inaczej ten temat ugryzę. A czy na przykład SIU nie wypromował cię trochę dlatego, żeby czerpać z ciebie później korzyści? Bo od razu jakby miał prowizję z ciebie. Ja myślę, że on bardziej się chciał zabezpieczyć, że gdybym, wiesz, na przykład okazała się, że lecę tylko na to, no to żeby chociaż po tym wypromowaniu miał coś ze mnie. Bo on jakby, on nie miał ze mnie jakiegoś dużego procentu, nie chcę mówić ile, ale no to nie było tak, że wiesz, że wow, nie musi pracować do końca życia, wiesz o co chodzi? A uważasz, że Stu kiedykolwiek wróci na internety? Już nigdy? Ja go nawet próbowałam przekonać, mówiłam, coś tam, chodź. O nie. Nie chcesz na nikogo źle mówić i nie chcesz nikomu sprawiać przykrości, to powiedz mi, czemu powiedziałaś, że Stu to psychopata i zrobiłaś ale z tego ja live'a? Czekaj. Wtedy pod dużymi emocjami, leczyłam się wtedy i po prostu... Przed chwilą powiedziałaś, że nigdy, nawet jak byłaś małą dziewczynką, nikogo źle nie nazwałaś, a tutaj mam dowody. Nie, mówiłam, że nie pisałam nikomu komentarzy, głupich ani wiadomości. Ale live'a to już można na kogoś nagrać. No dobra, ale tutaj byłam, wiesz, pod wpływem emocji. Cześć, co chodzi? I szybko włączyłam w ogóle, a jak piszesz jednak, ta osoba musiała wysłać te pieniądze i musiała się nad tym zastanowić, żeby to napisać. Wysłać w ogóle jeszcze pieniądze, żeby napisać komuś coś niemiłego. Zapłacić, żeby komuś sprawić przykrość. Ja... Nie uważasz, że to dziwne? Spoko, lecimy dalej. Nie no, wiesz, po prostu ludzie chcą wyrazić swoją opinię, ale jeżeli ci się nie podoba, to luz, no. Wiesz, jak mnie cisną czasami, jak czasem gdzieś wejdę na TikToka, to takie tam jadą, że... Że wiesz, że... Simsówki. Simsówki, no.